Witam. Jakiś czas temu do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, że w jednym z pojazdów dochodzi do oszustwa. Przy silniku zimnym jak nóżki w galarecie, wskaźnik temperatury pokazuje natychmiast temperaturę roboczą. Prokuratura natychmiast zajęła się sprawą, zdeterminowana znaleźć i ukarać winnych tej sytuacji. Do zbadania sprawy powołano inspektora Śrubkę. Inspektor rozpoczął dochodzenie od analizy schematu elektrycznego pojazdu. Ustalił, że wskaźnik temperatury poza zasilaniem elektrycznym łączy się przewodami z czujnikiem temperatury. Czujnik temperatury umieszczony jest w głowicy silnika. W czasie dochodzenia ustalił też, że w systemie pracuje również drugi czujnik temperatury umieszczony na silniku, ale ten nie komunikuje się ani z tym pierwszym czujnikiem, ani ze wskaźnikiem. On porozumiewa się tylko z komputerem. W samochodzie tym jest też trzeci czujnik temperatury, wetknięty w chłodnicę. Ale z tym te dwa poprzednie nie chcą mieć nic wspólnego. Bo temu puszcza zwieracz, gdy temperatura w chłodnicy spada. Inspektor śrubka namierzył miejsce pobytu czujnika temperatury, odpowiedzialnego za komunikowanie się ze wskaźnikiem. Rozłączył złączkę i przeprowadził kilka testów, szukając winnego. Wziąwszy podobną wtyczkę i kawałek dołączonych przewodów, wetknął je do gniazda czujnika. Następnie zmierzył oporność na czujniku. Przy zimnym silniku wynosiła ona 2,9 kg. Dla porównania, dwa inne czujniki w ciepłym garażu miały rezystancję 2,7 kg każdy. Po odpaleniu silnika, w trakcie jego nagrzewania się, oporność czujnika zaczęła zdecydowanie maleć. Wyglądało na to, że czujnik mówi prawdę, a w końcu każdemu puszczą opory po zanurzeniu w gotującej wodzie. Następnie inspektor użył innego kabla z pasującą końcówką, aby wpiąć się w obwód prowadzący do wskaźnika na tablicy rozdzielczej. Przewód ten został poprowadzony do kabiny, unikając potencjalnych zwarć. A na jego końcu wpięto potencjometr o wartości 22 kiloohmów. Właściwie wystarczyłby mniejszy, około 10 kiloohmów, ale jak się nie ma co się lubi, to nożyce się odezwą. Po odpaleniu silnika, wskazówka natychmiast pokazała północ, a kręcenie gałką potencjometru, co powodowało zmianę oporności, nie powodowało żadnej reakcji wskaźnika. Inspektor użył dodatkowego wskaźnika do porównania, jak taki wskaźnik powinien reagować. Napięcie i ponownie jest północ na wskaźniku. Jednak, kiedy inspektor pokręcił gałką, zmieniając rezystancję, wskazówka ożyła czyli taki wskaźnik to nic innego jak omomierz, wskazujący zmianę oporności czujnika, która została przetłumaczona na temperaturę. Wskaźnik temperatury dołączony jest do zegarów w tych czterech punktach. Dwa wypusty z prawej strony to zasilanie 12V plus i minus, a te dwa z lewej strony komunikują się z czujnikiem. Inspektor przekazał sprawę dla mechanika Adama Melasowego, który stosując restrykcyjne procedury stowarzyszenia inżynierów słowiańskich, wybrał wskaźnik, który miał zastąpić ten wadliwy. Fake torba, borba, usme smake, deus deus, kosma i benz. A jeszcze raz. Entliczek, pętliczek, zielony stoliczek. Na kogo popadnie? Na tego Benz. E, wezmę ten. No proszę, po wymianie wskaźnika ten już reaguje na zmianę oporności. Wszystko na powrót podłączone w samochodzie. Silnik zimny. Po włączeniu silnika temperatura zaczyna od najniższego wskazania. Grzejąc silnik, temperatura powoli wzrasta. Temperatura stabilizuje się i przestaje rosnąć. Tak więc winny całego przekłamania był wskaźnik. Usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Obrońca wnosił o łagodny wymiar kary, wskazując na wiek oskarżonego. Próbował go bronić, że tak naprawdę wystarczyłoby przelutować połączenia, a wszystko wróciłoby do normy. Powołana na świadka, Irena, szoferka, która wielokrotnie piastowała kierownicze stanowisko, zeznała pod przysięgą, że wskaźnik nigdy tak naprawdę jej nie oszukał, bo pokazywał, że zawsze wszystko jest w porządku. Sam wskaźnik zapytany, czy ma coś na swoją obronę, powiedział tylko, że jest już zmęczony życiem i coś w nim po prostu pękło. Tym samym przyznał się do winy. Po oburzliwej rozprawie, gdzie sędzia musiał wielokrotnie przywoływać salę do porządku, zapadł wyrok. Wskaźnik trafił do pudła i wyciągnąć go stamtąd może tylko amnestia. A tak przy okazji jeśli interesuje jak wyjąć zegary, to polecam inne moje wideo, gdzie reperując prędkościomierz, wyjmuję rzeczone zegary. I to by było na tyle.